Siemanoczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Jeszcze przed startem tego filmu chciałbym rozdać dla was USPS Orion w stanie Field Tested, więc zostawcie trading w komentarzu, łapkę w górę, sub z dzwoneczkiem. Będzie niestety opóźniona wysyłka skina o 7 dni, gdzie przejdziemy właśnie do tego tematu w tym filmie. Dlaczego to wszystko? Ponieważ 30 marca 2018 rok, prawdopodobny koniec handlu w CSGO, koniec ogólnie CSGO. Wiele osób przewidywało, że CSGO skończy się właśnie wtedy, kiedy skończą się skiny. No i niestety ich właśnie wróżby poniekąd się sprawdzają, ponieważ dzisiejsza aktualizacja wprowadza korekty w handlu, gdzie niestety po każdej wymianie na skin zostaje nałożona blokada. Tak samo gdy otwieramy skrzynki i kupujemy coś na rynku, to tak samo jak te itemy z rynku, te wytradowane skiny dostaną bana na 7 dni, co oznacza upadek stron gamblingowych, w tym na przykład CSGO Reaper. Dużo stron sponsorskich, które sponsorują m.in. jakieś drużyny e-sportowe duże, na przykład Hellcase. Więc naprawdę nie wiem, co Valve strzeliło do głowy, że zrobili taką aktualizację. Upadek to będzie naprawdę dużych stron gamblingowych. Na przykład CS Money też może upaść, ponieważ na przykład jak będzie blokada skinów, no to ciężko będzie cokolwiek wymieniać, nie? A po 7 dniach wątpię, żeby ktoś chciał czekać. Tak jak Valve napisało tutaj, gdzie screen pewnie wam przelatują przez ekran, wprowadzili to dlatego, ponieważ wiele właśnie powstało stron, które oferują właśnie automatyczną wysyłkę. Jak to napisali, podszywają się jakby pod użytkowników Steam, takich normalnych. No i oferują właśnie różne oferty, przez które można wpłacać na strony skiny i tak dalej, i tak dalej. Również tutaj napisali o oszustwach, tam wrzucę wam przetłumaczony tekst, jak i również ten po angielsku. Więc naprawdę dużo osób przewidywało koniec CSGO. Czy ten koniec nadejdzie dzisiaj wraz z tą aktualizacją? Nie wiem, ale wiem naprawdę tyle przynajmniej, że ceny skinów bardzo polecą w dół, więc sprzedawajcie co macie. Ja tam sobie na razie kostkę moją zostawię, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. No naprawdę nie wiem, mam nadzieję, że Valve opamięta się i w końcu tą blokadę na 7 dni usunie, ponieważ naprawdę dużo stron sponsorskich, które sponsorują, nie wiem, m.in. SK Gaming i to chyba Hellcase sponsoruje, na pewno jakąś drużynę, no to te strony padną, no i niestety no tych sponsorów już nie będzie, więc mam nadzieję, że Valve się opamięta. Takie szybkie info dzisiaj ode mnie. Przypominam wam o giveawayu. No i co, trzymajcie się i piona.